Was serdecznie na kanale Bez Brain, na którym poruszamy tematy związane z efektywną nauką, rozwojem kreatywności i wszystkim, co związane jest z rozwojem umysłowym każdego z nas. Dzisiaj bardzo chcemy porozmawiać, udzielić tak naprawdę kilku rad na temat tego, jak przygotować się do egzaminu w jedną noc, tudzież w jeden dzień. Co myślisz, Martyna, dobre to czy nie? Ogólnie nie polecamy tego robić zbyt często, jednak to jest duży wysiłek i stres dla naszego organizmu. Bardziej efektywną metodą jest systematyczna nauka z regularnymi powtórkami, no ale z doświadczenia wiemy, że nie zawsze jest to możliwe. Oj tak, zdecydowanie. Jest to niemożliwe, żeby nie uczyć się nigdy w ciągu jednego dnia przed egzaminem, bo zawsze jest dużo rzeczy ważniejszych do zrobienia. No to co najpierw? Ja myślę, że najpierw trzeba się wyspać. Tak, zdecydowanie trzeba się wyspać, ale jednocześnie wstać wcześniej, jak najwcześniej rano. Czyli tak optymalnie, żeby być wyspanym, ale też żeby mieć cały dzień na naukę. Mówi się, że najlepiej wstać, bo najlepiej uczy się człowiek w okolicach godziny 9, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to bardzo indywidualna sprawa, bo jeżeli ktoś zwykł wstawać o 5 rano, bo tak ma, to myślę, że ta 9 będzie dla niego już zbyt późną godziną do najbardziej efektywnej nauki. Ale jeżeli ktoś wstaje powiedzmy około 7, to myślę, że najlepszy czas na rozpoczęcie nauki jest to właśnie około godziny 9, 10, gdy nasz mózg jest najbardziej chłonny, jeszcze nie jest przeładowany wszystkimi informacjami, które były w ciągu dnia, a zdążył się już obudzić, tak? Dobra, wstaliśmy i potem myślę, że warto zjeść śniadanie. Tak, warto zjeść śniadanie, a później, przed nauką, warto sobie przygotować miejsce do nauki. Tak, i zdecydowanie trzeba według tej zasady przygotować miejsce, że uczymy się w takich warunkach, w jakim będziemy egzaminowani. Jeżeli miał być to egzamin ustny, gdzie będzie wiele osób na nas patrzyło na przykład, bo będzie to egzamin przed jakimś audytorium, albo nasz nawet, nie wiem, obrona pracy nawet magisterskiej, do czego nie polecamy się uczyć w ciągu jednego dnia, to jednak warto nawet uczyć się w jakimś tłumie ludzi, w jakimś miejscu, gdzie ludzie się kręcą, przewijają, bo nasz mózg rzeczywiście przyzwyczaja się do takiego otoczenia, żeby ta wiedza była egzekwowana, jak ją przyswają. Tak, to racja. A jeżeli piszemy egzamin pisemny, no to warto sobie znaleźć po prostu ciche miejsce i usunąć wszystkie zbędne rzeczy z biurka. I te wszystkie rozpraszacze. Tak. To jest najgorsze. Wyłączamy telefony, wyłączamy komputery. Ewentualnie, jeżeli mamy jakieś materiały do nauki na komputerze, no najlepiej by było, żebyśmy sobie to wcześniej wydrukowali. Ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, to włączamy tylko to, co potrzebujemy. Reszta, wszystkie aplikacje, wszystkie zbędne strony wyłączone. Dobra, no słuchaj, to jesteśmy przygotowani na egzamin. Wyspaliśmy się, zjedliśmy dobre śniadanie. Mamy dobre warunki nauki, włączyliśmy rozpraszacze, siadamy przed tym, co mamy się nauczyć i teraz warto zrobić ogólne przejrzenie tego, co mamy się nauczyć. Czyli zobaczyć tak naprawdę, jaki zakres materiału musimy przyswoić, żeby ten egzamin zdać. Czyli czytamy szybko ten tekst i co, Martyna, tutaj proponujesz? No po pierwsze musimy sobie uświadomić, że wszystkiego nie jesteśmy w stanie się nauczyć. Więc musimy skupić się na takich głównych myślach, głównych tematach, jakieś podkreślone, pogrubione słowa. Warto też rysować takie szybkie, schematyczne mapy myśli. Tak, ale myślę, że nie warto odpuszczać najważniejszych zasad mapy myśli, czyli nie warto robić tego jednym kolorem, tylko używać wiele kolorów. I bezwzględnie konieczne są pojedyncze słowa nad gałązkami, czyli wybieramy te słowa kluczem. I to zawsze bardzo pomaga, kiedy się czegoś uczę, kiedy rzeczywiście skupiam się na tych najważniejszych myślach, no i potem je wizualizujemy. Tworzymy mnóstwo skojarzeń. Tak, tworzymy skojarzenia. Ważne, żeby one były śmieszne, żeby były wyolbrzymione, bo wtedy dużo łatwiej zapamiętujemy ten materiał. Tak, nie bójcie się, słuchajcie, robić naprawdę dziwnych skojarzeń. Moja żona, ucząc się na egzamin Ex Universa, robiąc skojarzenie, żeby zapamiętać wszystkie księgi mądrościowe z Pisma Świętego, wymyśliła skrót: mądry hipis kocha Madryt do przesytu. Jakbyście zobaczyli w tym jednym zdaniu, są wszystkie skróty ksiąg mądrościowych z Pisma Świętego. I to wiele lat minęło, a zdanie mądry hipis kocha Madryt do przesytu jest tak abstrakcyjne, ale tak śmieszne, że zostaje w głowie na długo i możemy potem naprawdę długo to pamiętać. I tworzenie tych skojarzeń na podstawie dźwięku, pierwszych sylab, wizualizacja trudnych słów naprawdę, naprawdę pomaga. No i ważna kolejna rzecz to robienie przerw. Tak, mogłoby się wydawać, że skoro mamy niewiele czasu, to w ogóle najlepiej odpuścić sobie te przerwy, ale to nie jest prawda. Nasz mózg potrzebuje odpoczynku.
Możemy robić takie 10-minutowe przerwy co godzinę, 5-minutowe co pół godziny. To już jest indywidualna sprawa. Tak, aczkolwiek nie powinniśmy raczej dłużej niż tą 45 minut, no może ewentualnie godzinę, to jest taki maks, który powinniśmy siedzieć bez przerwy nad nauką. Mówi się do 45 minut, ale też nie częściej robić przerwy niż co 20 minut, żeby nasz mózg czegoś się zdążył nauczyć. Warto zapoznać się z krzywą uczenia się tak naprawdę i zobaczyć, że każda przerwa to jest kolejny szczyt w ilości zapamiętanych informacji. Najwięcej nauczymy się z tego, co na początku i na końcu wiemy, a najmniej tego, co w środku się uczymy. Dlatego każda przerwa powoduje wzrost zapamiętania informacji, które były w momencie tuż przed przerwą i tuż po rozpoczęciu nauki. No i oprócz tego trzeba zrobić, egzaminować się samemu. Czyli mówić na głos o tym, czego się nauczyliśmy. Ja zawsze mówię, że możemy sobie postawić przed sobą brata młodszego, siostrę, a nawet kota, psa, lustro, nie wiem, lalkę. A nawet pluszaka. Pluszaka, dosłownie. I próbować wytłumaczyć mu, co to tak naprawdę jest to, czego się uczyliśmy. Naprawdę mówić wszystko, co wiemy na ten temat i dopiero wtedy sprawdzamy, czy nasza wiedza na ten temat jest na tyle wystarczająca, że jesteśmy w stanie to komuś wytłumaczyć. Bo jeżeli tak jest, to jesteśmy w domu. Warto też posłużyć się tą listą słów kluczowych, które wybraliśmy, patrzeć na nią, na te 30 słów albo 50 słów, które sobie wpisaliśmy i na podstawie tych słów opowiadać temu misiowi przed nami, czego się nauczyliśmy. I jeżeli jesteśmy w stanie wszystko sobie opowiedzieć, wytłumaczyć dobrze cały materiał na podstawie 50 słów, no to nauczyć się na pamięć 50 słów, to przepraszam bardzo, każdy student już potrafi. Na końcu musimy się dobrze wyspać. Tak, zdecydowanie musimy się wyspać. Potrzebujemy tego odpoczynku, potrzebujemy, żeby ta wiedza się po prostu uleżała. Tak, tak fachowo nazywa się to konsolidacją śladów pamięciowych, która następuje podczas naszego snu. No i ważna jest ta powtórka tuż przed spaniem i potem po przebudzeniu się. Tylko powtórka aktywna. Nie czytamy całego tekstu, tylko czytamy te słowa, klucze, które wypisaliśmy i znowu temu misiowi już szybko próbujemy wszystko wytłumaczyć. To co? Uczymy się? Tak. I Wam życzymy powodzenia. Do zobaczenia w naszym kolejnym filmiku. Do zobaczenia.